świecie, w którym jest cieplutko i pogodnie, w którym się czułość z miłością plecie, w warkoczach myśli lekko i swobodnie. Zawsze jest cicho i przytulnie, jak kawa z ciastki, tam dzień smakuje, tam z każdą chwilą dzielisz się wspólnie czułością, którą tak chętnie czuję. Piosenką Tu można marzyć przywitaliśmy się z Państwem bardzo serdecznie na dzisiejszym wyjątkowym i niezwykłym jubileuszowym koncercie 45-lecia zespołu Wołosatki. Ten utwór symbolicznie odzwierciedla relację między nami a zjawiskiem zwanym Wołosatki, ale za każdym działaniem stoją ludzie, dlatego zacznę od podziękowania naszemu kierownikowi muzycznemu, panu Ryszardu Pomorskiemu. Za możliwość rozwoju, za to, że ma pan cierpliwość do nas przez tyle lat. Dziękujemy za to wszystko.
A także dziękujemy profesorowi Stanisławowi Adamczakowi, tak zwanemu komendantowi, za patronat przez te wszystkie lata. To, że dzisiaj możemy świętować 45-lecie, zawdzięczamy także wam, którzy siedzicie tutaj na widowni, nasi starsi koledzy i koleżanki, którzy właśnie śpiewali nasze piosenki. To oni wydali te wszystkie płyty. To oni stworzyli ten niepowtarzalny styl, w którym teraz się obracamy i w którym śpiewamy. Także brawa od nas dla was. Dzisiejszy koncert jest także transmitowany w internecie, dlatego pozdrawiamy wszystkich widzów zza telewizorów. Pozdrawiamy także naszych przyjaciół z Brazylii, ponieważ dotarły do mnie wieści, że nas oglądają. Także przesyłamy wam pozdrowienia. Co prawda u nich jest teraz 12, ale myślę, że z tego, że jest sobota, mają też wolne. Nie wiem, czy wszyscy tutaj zgromadzeni wiedzą, że Wołosatki mają już w swoim repertuarze ponad 200 piosenek, a zapamiętać to wszystko to nie da lada wyczyn. Dlatego powstał taki śpiewnik, śpiewniczek bieszczadniczek, ale nasze piosenki nie tylko są tam, ale także w śpiewnikach, które zostały wydane w całej Polsce. Mój śpiewniku podróżniku.
Kiedy patrzę na tę salę, od razu widać po was, że chyba każdy chociaż raz w swoim życiu był w górach. I myślę, że wielu z was spotkała taka szybka zmiana pogody, że idziemy, jest słońce, a tutaj nagle pada. A jak kogoś nie spotkała, to teraz sobie posłucha, jak to jest. Bieszczadzki blues. Spakowali i pognali na bieszczadzki rajd, bo miasta mieli dość. To jest bieszczadzki blues, śpiewany w deszczogronie. To jest bieszczadzki blues, tak smutny jak kropel senny blues. Kiedy słońce twa zaczyna, niech to szlak. To jest bieszczadzki blues, śpiewany w deszczochronie. To jest bieszczadzki blues, tak smutny jak kropel senny blues. Kiedy słońce twarz pokaże, bieszczadzki blues, tak smutny jak kropel senny blues. Kiedy słońce twarz pokaże, to i blues się nam rozmarzy. Teraz smutny jest, bo ciągle pada Zanim zaśpiewamy Zimę w Wołosatem, posłuchajcie, co na 40-leciu powiedział o Wołosatkach i Wołosatem Artur Andrus. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chciałem parę słów powiedzieć o moim życiu z Wołosatkami. Znaczy, może nie jest to takie zbyt intensywne życie, bo nie zamieszkaliśmy jeszcze ze sobą, ale ja mam takie wspomnienie, przysięgam, że to jest prawda. Ja sobie za własne pieniądze w Sanoku kupiłem dwie płyty takie winylowe Wołosatek wiele, wiele lat temu. Pamiętam, że było to w sklepie muzycznym Sabrina albo Samantha, nie pamiętam, któraś z tych w każdym razie dorodnych pań była patronką tego sklepu muzycznego, chociaż żadna z nich nie kojarzy się z występem w mundurkach harcerskich, to jednak one kojarzą mi się teraz z Wołosatkami. To jest dla mnie zaskakujące, że Wołosatki kończą 40 lat, bo to znaczy, że ja już skończyłem więcej. W taki sposób będę sobie teraz to kojarzył, chociaż po Wołosatkach tego w ogóle nie widać, a po mnie trochę widać. I wymyśliłem sobie jeszcze jedną rzecz, którą być może zrobię przy okazji tego jubileuszu Wołosatek.
Ja wiem, bo już mam takie doświadczenie, że jak się coś wrzuci do internetu, zwłaszcza do Wikipedii, to zaczyna za chwilę żyć własnym życiem. Ja mam zamiar do Wikipedii wrzucić taką informację, że Wołosate to jest miejscowość w Bieszczadach nazwana tak na cześć harcerskiego zespołu z Kielc. I zobaczycie, że to za parę lat tak będzie funkcjonowało. To wszystkiego najlepszego Wołosatkom następnych 40 lat i żeby we wszystkich sklepach Sabrina, Samantha i innych dobrych sklepach muzycznych były zawsze sprzedawane ich płyty w dużych nakładach. A przepraszam, bo jeszcze powinienem, zazwyczaj jestem konferansjerem w takich sytuacjach, to coś zapowiedzieć. No to zapowiadam, zapraszam Państwa na koncert. Następną piosenkę zaśpiewają Karolina, Kacper i Basia. Piosenka pochodzi z 1989 roku, z płyty Nabis,
którą w oryginale tą piosenkę wykonuje Kasia Rzesławska, którą pozdrawiamy, i cały ten skład, który wydał tę płytę. Prosimy, bądźcie dla nas wyrozumiali i posłuchajcie Noc w Bacówce. W tym roku w Bieszczadach, a dokładnie w sierpniu, Ania nieśmiało przyznała nam, że napisała tekst. Korzystając z naszych wspólnych wieczorów w Bieszczadach, postanowiliśmy stworzyć do tego melodię. Skomponowaliśmy własną piosenkę, pan Rysiek został postawiony przed faktem dokonanym.
Posłuchajcie i ocencie, czy wam się podoba. Nasze teraz. Nabrały niesforne kosmyki. Otulmy się więc wzajemną